Tak, zrobić zbieranie kamieni, no. Zbieranie kamieni, może. Gdzie to dobra, wychodźcie z ciągników, sprzedajemy. Przecież jest podnoszenie murali, nie? No jest, jest. Wyjdźcie z ciągników, wszyscy. Case. Ładowarek teraz. Dałoby się to zrobić. Case, kto siedzi w case'ie? Kto siedzi w case'ie? Rokierz biorę ładowarkę, jadę wreszcie. Na pole. No, wreszcie. Dodek, jedziemy na pole. Panowie, was opuszczę, naprawdę nie mogę już. Nie możesz? To chodź, Krzychu, też przyjedziesz nam. Dawaj, Krzychu, przyjedziesz nam. Holanda. O. Nie mogę wejść do ładowarki. Ja mogę wjechać, Rok, czy nie? Bardzo jeszcze. Co? Wszyscy pojedziemy. Mogę się ładowarki, już jedźcie na pole. Ja wiem, a tam będziemy tak. Klikajcie się, ustaw przed słucham. Mogę ciężarówkę? Krzychu przywieźć, bo on zaraz idzie. Sorry, sorry. Ale tak, on jest bardzo dużo, więc wiesz. Tylko Krzychu jest jedno zadanie, wiesz jakie? Jakie? Musisz stanąć na prostym terenie. Wszystkim przypami na raz. Ojejku, to nie wyzwanie. Dobra, to? Ej, czekaj, kto tu jedzie? No, tymi czterema. Co to? Dropek. Ej, ale a czekajcie, który to grał bez dźwięków? Ja, Dropek. To pewnie sobie same efekty dźwiękowe dajesz, nie? Ja też gram bez dźwięku. Ej, wam chodzi o tą trąbkę, co taka była dziwna? Mhm. No. To powiadomienia z YouTube'a moje. Boże. O Boże. Ten cały chłopak. Jako to New Holland na boku stał. Ja sobie go wezmę. A pindole polu jak odwala, nawet intro od niego nie da zrobić. Dobra ta. Rolnik Ryszard się opowiedział. Polskie drogi trzeba jej. Nie. Panie rolniku, jak tam życie? I tu on intro robię. Rolnik, czy robisz Stefanowa? Poczekajcie na mnie. Oj, ej, Rok, pomyśl sobie, jak tak przydziałaby niecała ułożona, jak ktoś nie ma sobie w drugi. Nie, no to potem trzeba było lechać z tym, nie? Cichu, ej, czekaj, chodź, rzuci ładowarkę, to wciepę jedną. Słyszę? Ej, przesuwaj. A to chodź, Krzychu, zatrzymaj się. Stój, Krzychu. Przesuwaj ładowarkę. Ja chcę, ja chcę. A to z dwóch stron trzeba chyba jakoś... Juhu! Nie, wiesz co? To chodź, ej, chodź tutaj, chodź tutaj. No jadę, stój. Dawaj, stój, 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 palo. Jeden za jedno koło, wrzućcie mnie na środek. Weź za koło, za koło go. Za koło go. Czekaj, czekaj. Ale będzie tak. Wysoko. Ja też tak chcę. Dawaj. I co wy robicie? Podnosi go pola. Ja jedę manitaką na pole. Rok, dawaj, równo. Podnosi, dawaj. Jak tu mi tu podjechał? Daj, daj się, chodź do przodu. A czekaj, daj się go zabrać, czy nie? Nie. Jedziemy. Ej, weźcie mnie też. Czekaj, miniaturę zrobię mu, czekaj, czekaj, ja mu miniaturę zrobię. Weźcie mnie też. Do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu, do przodu. Do przodu. Tak, Krzychu, podnie tak 20 metrów do przodu. Michał, do przodu. Michał, do przodu. Dobra, stój. Dobra, stój, stój. Dobra, stój. Za daleko. Jak ja mu zrobię miniaturkę, czekaj. Na drugą. Simia, na samą nie podjechać. Już mam, ej, sam tyłu. Dobra, ale sobie zdjęcie to trzeba. To ja do niego mówię. Tak, to już ty, Michał. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze. Co to już? Nie prawie. Czekaj, czekaj. Nie da rady to sami. Jak jest sam. Ale czekaj, ale ja mam pomysł. A za tył mnie dasz rady? Simi. Dawaj, dawaj, dawaj. Krzychu, krzychu. Tak, żeby tylko tylną łóżkę podnieść, a przy sobie nie można. A tylną łóżkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ona by się może odwróć. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja atakowę. Tak, czekaj. Nie? Tylko musisz mi wiesz. Nie, nie, nie. Musisz mi tył podnieść jakoś. Teraz ładnie. Ja się załaduję potem sam. Podawaj cię, pod koła dawaj. Kurde, tutaj podjechałem. Nie da rady? Nie da rady. A jakbym tył, czekaj. Co, Wojty, tak? Daj do siebie lepiej. Ma do ciebie? O, dalej do góry. Dawaj, on się da. O! 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Nie! No! Nie! 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 Weźcie mnie! Nie! 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 Złapało mnie coś! Dobra, jedź! Jedziemy! Jedziemy! Krzychu! Jedziemy! Jedziemy! A weźcie drugie na drugą stronę, tak jak ja. Dawaj któryś, bo przeważy Krzycha. Dropek, granie i dole. Jedzie pociąg! A weź koguty, Krzychu. I światełka. Już. Ale poczekaj na nich. Moje na wolno jadą. Jaki konwój z tyłu jedzie. To ja. Ja nie wiem, Dropek.
Ale tylko przez miasto nie jedź, bo się nie wyrobimy. Krzychu, słyszysz? Przez miasto nie jedź tylko. A Krzychu ma lagi, nie wyjedzie. Dolek, obejrzyj się. Krzychu, słyszysz? Przez miasto nie jedź, bo się nie wyrobisz czteroma, tam z dwoma ledwo. Nie wyrobisz się, nie jedź tam, to samobójstwo. Samobójstwo do miasta jechać. A teraz kto nie leci bokiem, ten z policji. Kto nie leci bokiem, ten z policji. Ej, Rok, musisz to zobaczyć. Co? By ty bokiem lepił. Bokiem. Bokiem znajdziemy. Będziecie na intrze. No. O, ale Krzychu. Krzych! No Krzychu, amebo! On cię zrzucił, Paolo. A patrz, ja się trzymam, widzisz? Czekaj, to zaraz też tak się złapę. Czekaj, 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 Krzychu, Krzychu. Ale potrzebujemy pomocy trochę. Panowie. Pola potrzebujemy tutaj. Krzychu, daj go. Stój, amebo! Weź Polo. Dawaj, Krzychu. Jedna ładowarka jedzie dopiero. Trzymam się, trzymam się. Jedzie tutaj do nas? Już bo jedno osoba potrzebujemy. O, dobra, Paolo. No, a weź sobie też się zaczepcie o te przyczepy tak jak ja. Druga strona, o kur... Dobra, chłopie, ja lecę, nie? Dobra, spoko, siły. Ale nie, no, jutro będzie się zajebiste intro, nie? Takie intro, że hej. To poczekaj, nagram więcej odcinków, wiesz. No to tak. Jutro będziemy przegrać, coś, nie? No bardziej, ja jeszcze chcę orkę, chcę mieć parę tych scen z orki. Zresztą, bo wiesz, zanim ludzie to będą oglądali, to my już będziemy prawie przy końcu sezona. No. Bo ta zbiera po dwie kostki. Po dwie? Ale to musisz do góry rozłożyć te widły. Po trzy, no. Jak to się no to rozbiera. Ja się pod myszko czy postawcie Pawła, problem. Postawcie Pawła. Pola, dawajcie. Jest mi, no, tylko do przodu bliżej. Dobra, ja się żegnam też z filmem, bye bye. Dobra, trzymaj się. I zarobi sobie. Nie kończę na razie. Hej, Michał, weź postaw Pawła. Ej, co? Ale to jest... Manito ma wielki silnik. Ale nie możesz tak sobie być przychylony, pod, tam, wiesz, pod przyczepą. Wiesz? Musi przejść prosto. Na ziemi ona. Na ziemi musi być. Na przykład na ostatniej sobie zaraz przyczepę. Ostatnia dobrze stoi. Dobra, to ja idę na ostatnią. Wy za polu jesteście? Nie. Ja tak. Gdzie wy jesteście, ty, Rok? Gdzie jesteście? Co? No nie tak. Co? Pod dwie skusemko. Ja będę już tu. A co? Dobra, dawaj, Krzychu jest z nami? Jestem. Hej, weźcie jeszcze mnie, podnieście normalnie na tą przyczepę. Przelagowało. Sorry, sorry, lag mam. Jedzę pingu też. Dawaj, hej, do tam. Lolek, jedziemy na drugą, okej? Okay? Dobra. Dobra. Paolo, coś się stało. O kurde. Ej, bo Krzycha nam wywalisz. Ej, Krzychu, to co robicie? Paolo, nie, nie, nie. Nie. Bo Krzychu poleci. Dobra, Krzychu, weź sobie prosty. Dobra, I come. Ej, pomoże mi ktoś wjechać na te przyczepy? Wiesz, na polu w kupi układam te. My też na polu w kupi. Dobra, nie wiem pracować, a nie. Krzychu, bulaj. Dobra. Jeden robi, bez reszta tego. Leży, a 1500 litek się należy. Dawaj, dwa. Krzychu, weź, jest polu, muszę leży, nie? Z takim konwojem, polu, weź. Z takim konwojem. Będę tylko się śmiał, jak się nie będę mógł tego puścić na miejscu, nie? No, to jesteś niemożliwy. Rok, grasz nierealnie. Nie. Jak to? O co ci chodzi? Ole, lag. Co się stało? No, właśnie poczułem. Brawo, Krzychu. Tylko nie znak, nie znak, nie znak. A nie, ten przenikalny jest. Drzewo. Drzewo przenikalne. Szlafy pierwszy był. Tylko Krzychu to tutaj ogólnie wlało mnie jakoś się kręcić, nie wiem jakim cudem, nie? Ja nie widzę, co się z tyłu dzieje, więc wiesz. Dobra. Ja jadę na żywo. Nie idzie. Lafy jadę na żywo. Te kostki. Lawety to błokiem idą. Dobra, brawo, skręcaj brawo, Krzychu. Brawo, Zara. Co? Spokojnie, panie. A to tutaj pod górkę? Nie wiem, koło drugiej. A, bo tam w prawo mogę się wejść, o tam w prawo. Gdzie będziesz spał? Misy. Na dole. Może lepiej. Michał. O kurde. Bo nie. To Paolo gdzie pojechał? Ja przed nami. No, przed nami już. O to fajnie narzuca, Krzychu, powiem ci. Ale fajnie te widły. Ja odpowiednio tu kąty robię, żeby on na miarę jechał. Ty tam jechałeś sobie niżej widły. Na siebie wrócisz. Koło tam coś tle. Ja się tam używa automatycznie ustawiam. Chowałem mikrofon. Ej, uciekacie mi. Nie zjadę. Dorobek hamuj. No dobra. Krzychu, nie! Uwaga na znak, bo ten jest chyba nieprzenikalny. Ten może być nie. Ej, prosto? Ta. Prosto. Razy po... Ty! Jechał do dołu, ten, widły.
Co tam się dzieje? Ja nie mogę. Ja tutaj robię. Co ty zrobisz? Droxy, stój. Udało widzę. Droxy, stój na chwilę, opuść to, opuść. O Boże. Dawaj Krzychu, na pełnej. Krzychu, tak jak ty... No, z takim zestawem, co ty chcesz? To już to jak pociąg, jak taran idzie. To dobra. Tylko ustaw się gdzieś, ja bym proponował z tej strony, nie? Od drogi, na prostym. Postawię tam na asfalcie i... O Pany, ile wy tego zwieźliście? Trochę. Ej Krzychu, a ty byś mi jeszcze pomógł zaraz, czy nie bardzo? Czy już idziesz? Dropek hamuj! Bo on nie wyhamuje. Tak mi zgadza. Józek? Czekaj, rozładunek. Puszczaj mnie, Krzychu. Sorry. Puszczaj. Puszczaj mnie. Co puść? Ty, jak ja trenuję. Ja trenuję. Ej, Roku. Co? Kiedy kupisz kamerkę i pokażesz Rina? Kiedyś będzie. Stój. Krzychu, będzie pójść. Daj do neta 2000. Ej, odepnij te wszystkie pasy. Kolejny anioł. A czym to jest zapięte? O nie! Odepnij pół, rok. Odepnij widła. Nie, mogę odpiąć. Ale musicie pasy puścić, bo ktoś pasy zapiął. Krzychu, odepnij. Ale one były wszystkie zapięte. Odepnij, o. Nic nie da. Nie! Nie, nie. Stójcie, nie pchajcie mnie. O, dobra. I cała robota w dół. Krzychu, odepnij te pasy z tyłu. Hej, Lolo. Tak, ja mogę, a nie. Odpisz na tej pierwszej przyczepie. Odepnij na trzeciej. Czekaj, bo tych pasów jest tyle, że nie wiem. I trzeciej odepnij. No jak ja mam to teraz te widły w dół opuścić? A dobra. Tylko ustaw się prosto, Amebo. Czekaj, i to się po czym rozkłada? Pod tym, kto tam musi wyjść? Wyjdziesz. Wyjdziesz. Ej, dobra, Krzychu, daj mi pas. O. Pod V, jak wyjdziesz. A dobra jest. Nie, dobra, ja to będę zwoził, okej? Okay? No to, ej, Krzychu, weź się wyprostuj jeszcze. Ej, pozwól się drogci. Tak normalnie. Poczekajcie, nie odwróć się, Krzychu się wyprostuje nam. Nie, nie, ja nie, to są pęty. Bo on musi prost, to nie jest te trzy. No, 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 dobrze. Lecą. Dobra, starczy. Tak się jeździ. No nie. Krzychu, stój normalnie. Krzychu, stój dobrze. Krzychu, stój tu dobrze, z Krzychu. Brr. Rok, tak się jeździ. Brr, masz skoro. Brr. Brr. Jadą, teraz drugą stronę. Jadą. Halo. To co, odujem po kolei dawajcie może, co? Bo Krzychu nam by chwilę jeszcze pomógł, to byśmy zadbali, to wiecie, dodatkowe piętro. Ej, pomóżcie mi skalibrować te widły tutaj. Skalibrować widły. Kalibrować widły. No dobra, Krzychu idzie. Dała. Nie ma siły, kolejka. Muszę spać. Trzymaj się, Krzychu. Dobra, już się skalibrowałem widły. Dobranoc. Paolo, bliżej, ty nie widzisz. Wiem, bo się wszystko. Dobra, to na drugą ładujmy jeszcze od razu może, co? Dobra, ja będę ładował. Ale czemu ładujesz z tej strony mu? Bo tam dropek po drugiej stronie chciał, nie? Dolek. Jak coś rozwalę, to przepraszam. To zapinajcie pasy. Podjeźdź. Weź to tutaj zwinę. No wiecie, do tej pory tylko belę zawsze zwoziliśmy okrągło, nie? A takich? Nie wiem, co łek. Nie tak, ty Michał, nie tak. Dawaj je. Co nam panu mówisz? Michał, chcę zaprosić się pierwszy raz. Ty musisz trochę głośniej mikro coś ustawić. Proszę, nie gwiszcie w nagraniu. I teraz to za głośny pochodu. A co tak, z tym guzdrakiem z tej drugiej strony? A Krzychu, proszę, jak cicho. Czekaj, co masz pomysł. Te przyczepy łapią na pewno, jest pewne, że jeszcze na 6, bo niektóre no właśnie, nie wiem, to przetestujemy, no powinna łapać. Niektóre mają ograniczenie i na przykład dwóch nie łapią jeszcze. Hej, weź Michał, zapnij tutaj zaraz, jakbyś mógł na tej, co ja jestem, nie? To ty możesz normalnie zapnij. Ja mogę? Pod czym? Pod R. Muszę przyczepę przełączyć. L. A, L. Dobra. O. Hej. Co? Mogę siedzieć na ciężarówce, bo mam lagi. Czekaj, bo ja tylko chcę zaraz podwieźć dalej, wiesz, bo będzie to takie na mozić beki. Wszystkie. Załadujcie to, co macie i ja podjadę kawałek dalej. Ej, weź na chwilę, pójdź. To weź mi ją, daj potem, okej? Okay? Dobra, zara. Michał, weź odejść tą ładowarką, jakbyśmy teraz. Co? Odejść tą ładowarką. A dropek dałbyś radę bardziej po lewej, czy nie bardzo? Dobra, wezmę ci ją. Roboty tam tu nie było. Kurde, dobra, już. A kurde, bo potem będzie górę gorzej ładować, nie? Wiem, muszę odjechać, może bym załapał. Czekaj, Fluffy. Ja zaraz zabezpieczę i dopiero, wiem, co? Czekam na razie. Ale ja nie wiem, czy one na 6 tych będą łapać. Okay. Powinny chyba łapać, wiesz? Powiem ci tak, oryginalne się dziwiłem, że łapały tak wysoko. Łapią na 6. Dobra. I próbuj rok teraz, czekaj, ja idę. Łapię, o,
fantastycznie. Dobra, teraz tak, pytanie, Lolek, poczekaj chwilę, bo musimy wjechać, wiecie, w belki, nie? Dalej, tutaj... cofaj. W belki gdzieś wjeżdżamy, wiecie, tutaj i będziemy dopiero stawali. Dobra. Bo tak to będzie daleko jeździć za każdym razem. Bo tu, wiesz, dużo pasów, nie? Jest prosto? O, tutaj może stać. A ciekawe, czy da radę na 9 załadować, jak myślicie. Nie, nie próbuję. Ja mam 9. Rokładujemy 9. Dobra. Dropek już przygotowamy razem ze mną. Ja już lecę. Tylko Lolek. Ale wiesz co, 9 możemy przetestować potem, nie? Na razie ładujmy na 6. Czekaj, wiesz co, ładujesz 9, nie? I zapnij pasami, zobaczcie się dalej. Tylko jest, słuchajcie, jedna rzecz. Potem jak jedziemy, musimy to, wiecie, po bokach obstawiać, żebyśmy wywali. Na przodzie. Ale my tam, Paul, już wiesz, perfekcjoniści w postawie w tego stawianiu maszyn potem, nie? Ej, ale to chyba nie podniesie ale nas rok. Ej, Rok. Palo. Nie biorę tego na twoją odpowiedzialność. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak Michał, weź zabezpiecz. No dobra. Uderzę. A widzę. Ale... Czekaj. Ej, tutaj dwie są niezabezpieczone. 7, no to trzeba zdjąć to. Nie da rady. Ej, pójdź Michał, pójdź Michał. Co? Dobra, dobrze jest. Dobrze spadło, no. No trudno, nie naprawdę. 6 maksymalnie. Ale wiesz co? Wiesz co jeszcze można zrobić? Potem można zrobić w ten sposób postawić na samej górze, tylko nie wiem czy to przejdzie. Tak. Nie stawiajcie tego lepiej. Nie stawiajcie, bo na lepszym pierwszym zakręcie zarzuci. Nie polecam, bo to się może rozwalić w całościowo. Ale ja nie jadę. Tylko starajcie się, wiecie. Ej, ładujcie siebie stawiać. Rozładujcie na jedną przyczepę, okej? Okay? Rozładowujemy to dziś jeszcze? Wiesz co, zobaczymy. Dobra, ja sobie wyjdę i będę tak zakładał. Ale jak będziemy rozładowali, to musimy jakoś to normalnie rozładować. No. Nie, ja na twoim miejscu jeśli... przyczepy sprzedał, żeby to pospadało na dół. No nie wiem, zobaczymy. Nie, to się rozwali, rozwali się. Bo chodzi o to, że jak to będzie latało tak oble jak, to będą jeszcze większe żagi, nie? Nie. Nie, więcej nie chodzi. Może jednak? Nie, bo nie łapie, wiesz? Patrzyliśmy. Okej. Więc odprawdzamy. No to tam Michał, możesz tego. Możesz, wiesz, podwołać belki, nie? Jeśli masz lagi, nie możesz ładować. Ale ja to, ja blokuję belki w taki sposób, że po prostu podchodzę i pasy. No, to tak bardziej, to będzie lepiej. Wywała się? To co? Widzisz, że będzie full, to założę, nie? Ale jakoś dużo bardziej wolę zbierać belki niż robić. Nie? Ciekawe, nie? Ale ja będę te czasy, jak się grało w 11, pamiętasz ten belki? Tam to w ogóle nie miałeś fizyki, tylko prawie się jakby, nie. Wiesz, na tej wideo i nie było, wiesz... Ej, ale z oporu żadnego. Ej, Rok, od drugiej strony. Teraz gdzie ładuję dropek, tylko od drugiej strony, okej? Okay? No stań załaduj na razie. O tam dropek. No dobra, niech ci będzie. Najbardziej mi brakuje belek 1,80 m na tych dużych, czy były 13. To może było sterowe. No ale weź, to by dało radę przerobić jakoś, nie? Na pewno. Tak, ale no na razie... Dużo roboty jest, nikomu się nie chce. Te, nie wiem, czy te trasy są belki okrągłe, są 80 czy 100, nie? Nic nie wiem, to 200, na pewno. O, jest trochę, no dobra, niech będzie. Dobra, jeszcze Fluffy. A dobra, to wiesz co, Michał? Możesz policzyć ile jest belek na jednej przyczepie, nie? Dobra, weź poczekaj, tutaj zabezpieczę. No. A potem możesz policzyć ile jest na całej. Ale Fluffy jest nie ma. Dobra, poczekaj. Plus 6. Współczuję dla kierowców, to mówię. No to pomnóż sobie, nie? Ile tam jest? Tam jest 6 na ile? Rok pojedzie. Rok pojedzie. Ile belek? Rok, ja na twoim miejscu bym tu kupił jeszcze po tych ciężarówkach, potem pojedynczo woził te przyczepy. Bo one będą bujać bardzo. Możecie powodzenia. Damy radę, zobaczysz. Tu mamy taką ciężaróweczkę fajną. To lepiej jeszcze coś takie dokupić. Wiecie, dokupić można, nie? Tylko nie wiem, czy my to dam radę tego. No zakrętach potem, czy nie? Ej. Kto tam jedną belkę położył na przyczepę? Nie, więc ja chciałem wziąć 3, bo były 3. Wziąłem 2. To po prostu jechał, chciałem w locie wziąć. Proponowałbym się przemieścić tym ciężarówką. No to za chwilę. A Fluffy mógł usiąść na dole? 72? Na jeden? O kurde. Co mówisz, Rok? Dużo. Dobra, to ładnie do góry leży. Bo tu załadujemy i dopiero się przemieścimy zaraz, nie? Tutaj w lewo dawajcie na razie od drogi, nie? Właśnie zbierać od drogi. Ej, Palo, jedź z tamtej strony, z drugiej strony jedź. Kto? Nie ma takiego. Paolo. Jest Paolo. Wiem, nie umiem wymawiać tego wyniku. No to mów Paweł. Nie ma takiego. Paolo. Nie ma takiego. Dobra, dawajcie w tą stronę na drogę, nie? Bo tutaj jeszcze jest trochę na blisko w miarę. Kto to się kręci? Paolo.
Nie ma takiego. Polo, co tam piłeś dzisiaj? Ja? Polo. Wodę. Wodę? Golf. No. Kubusia. Kubusia. Dopycham, uwaga. No dobra, kładź. Powiem wam tak, jak macie te barki, to chyba możecie nawet barków w barkę wjechać, wiecie? Czekaj, tam, możecie, wydaje, póki nie odblokujecie ich. Hamują. Wiesz co, tutaj jest modę na realne spalanie, nie? I to ci się mocno redukuje, kiedy podnosisz i obniżasz i tak dalej, nie? Wiesz co chodzi? Super, zacznijcie, ci mogę zabrać z zobacz sobie, że jak będziesz podnosił, to ci zwalnia z automatu, nie? W trakcie jazdy. Nie wiem, czy jest tak w realu, czy nie. Nigdy tak nie robiłem, nie? Nie ma. Też jest w realu, jak na przykład... Nie. Hej, dobra, nie. Ale tak jest. Mocno? Ale nie. No wiesz, może 40 na godzinę i wiesz, podnosisz i ci zaraz mocno zwalnia. Ale nie. Co wy robicie? Nie, don't kill me. Nie, sorry. Don't kill me. To jest w realu, ale to leciutko nie, zwalnia. Nie, ale to ci zwalnia tak, że... No bo tutaj masz to mocno. Obroty, hej, dobra, nie. Paolo i Lolek, dajcie... Nie ma takiego. ...kostki i... Już po obroty może zwalnić na głupszy. Masz 1700 na przykład. Paolo nie i Lolek takiego. Niech dadzą ostatnie. Nie ma takiego numeru. Ja podjadę, okej? Okay? Dobra, ja jadę tak. Ten teraz ładnie, ale gańczko. Ty a Oli o? Ty a Oli o. O, dobra. Tak mi pasuje. Dropek. No dawaj. Naszym jak stylem? Jak jeżdżę bokiem, nie? Nie ma takiego. Naszym stylem? Weźmy ktoś tą jedną kostkę, która tak stoi sama. Podje, o, zrzucił. No ale to... A to już trzeba potem podnieść, bo jak wejście, tak. Weźmiecie teraz, to mam wiecie, od dołu zabierze, z przyczepy chyba jeszcze pewnie. Chyba jednak inaczej. Dawaj tutaj jeszcze do tego. Czyli ho, bo ja pójdę tam bokiem. Dropek, weźmiesz tą belkę mało? Czekaj, za skąd, no? Bo ja bokiem podjedę, czekaj. Ładuj to, dawaj, jeśli zrobię miniaturę. Trzeba się zastrzeczan. Dawaj, i rób to. Bo teraz fajnie naładowana. Prawie ci uciekła do tyłu. Właśnie wiem, się na mnie prawie położyła. Kurde. Halane. O, pardon. Dobra. Michał, bo ostatnio mógłbyś zabezpieczyć. Co? Udało się. Ostatnio przyczepę mógłbyś zabezpieczyć. Ale to tam jeszcze wejdzie kolejne piętro, prawda? To co, no tak, ale w trakcie jazdy no nie da rady. Z tym jechać zbytnio. No. Dobra, to ja teraz zabezpieczam i przejadę no dalej, okej? Okay? Na 48 proponował teraz zabrać, nie? No. Dawaj, bazu. 48 ile wejdzie? Ja my tylko dwa kursy będziemy robić. Dobra, to ja... Więcej dobra. Zrobimy. Nie, dwa będą. Ja już... Nie, no. Więcej. Za dobra, 3 albo 4. Michał? Nie, 4 to mogę nie. Michał, ja tutaj postawię ten przyczep. Ja Michał jeszcze rzucę na ostatnie, więc poczekaj chwilę. 4 dzikusy z ładowarkami, jak padli te belki. Ale ja pamiętam, my ładowaliśmy więcej, Paweł, pamiętasz? Gdzie? Wtedy. No, no okrągłe. Sezon czwarty. Dobra, co jeszcze ja jadę po mnie. No. Ale to było poza odcinkiem chyba, czy na? Nie pamiętam, że jak to pana. Było. Dobra, Droxy, niech kładź ostatni kładzie Droxy na tym, na tym. Jeszcze Lolek z tyłu daje i dopiero. Ja na chwilę go... No. Który tutaj jest? Dropek. Ukradniemy. Dobra. A co ja? Nie da się ukryć. Tak nią może zabezpieczyć. Jadź tym, do przodu. I na 4-8. Już prawie opróżniliśmy. Lul. Kogo ja tak słabo słyszę? Nie chyba, bo jedę się umyć, wiesz? Dobra, no spoko. Tak. Ty mnie musisz umyć. Pierwsza przyczepa jest zapięta? Dobra, gdzie teraz z tym jechać? Na 4-8. Dobra. No wprost, Lul. Sobie. Ty, powoli, powoli! Boże! Jedź tempomatem 10 na godzinę, jak ja to liczałem. Jakby nie obciążył, ktoś poleciał. Bo on cię trzymał tylko. Jak tam jest ze 2 tony. Zwolnij. Gdzie 2 tony? No obciążniku tam jest 2 tony. A. Z przodu. No to można. Jak tam masz 600 kg doczepiane same, wiesz? Lul. Bo tam masz te takie dwie części jakby, nie? To jest 600 kg. Lul. No połóż. Tylko wiecie co? No dobra, tylko tutaj trzeba uważać, bo to jest trochę pod kątem, nie? A ja tam elegancko jest. A ty tam, teraz jak... Poczekajcie, poczekajcie, nie pchajcie się we trójkę. Paulo. Nie ma takiego. No jasne. Nie ma takiego. Paolo, na razie nie stawiaj, daj Laroka postawić, bo się zaraz... Ja już wziąłem. Ale on już pojechał. Ha? I co teraz? Nie wyjaśnię. Nie. Nie, boję się. Ale szkoda, że się wyżej tych pasów jednak nie dał, nie? Ale w realu byś dał na 6, więc już pewnie byś nie dał, nie? No. Choć może bardziej na 5. Uwaga, mówię, która wiesz. Godzina. Albo 4. 23:24. Dzień jaki jeszcze, wiesz, tradycja to jest dzień, który, nie? No. No ale jaki dzień, to powiedz. Dzień. To jest dzień tygodnia.
Zaczekaj, już ci mówię. Dziś jest poniedziałek, 3 lipca. Brawo. To ludzie to oglądają w sierpniu pewnie. Albo pod koniec lipca jakoś, nie wiem. Ale to ucie... to teraz? No bo mam jeszcze sporo materiału sezonu 4, nie? Lul. A po prostu, no wiesz, po wakacjach no nie bardzo pogramy już z widzami jakoś, nie? No bo ciężko będzie zorganizować się. Jest. Ja pamiętam, jak z tobą w pierwszą serię gra, nie wiem co to było, live'a graliśmy. W Kiszonka. Jeszcze 15. Na oryginalnej mapie, tak? Weźcie, obiedźcie... A to ja wiem, tam na 16 wtedy graliśmy, weźcie duże pole, obiedźcie. Czy tam jeszcze nie została jakaś kostka, okej? Okay? Nie. Tylko nie wiem jak to robimy, czy kupujemy nowe ładowarki i tam po prostu jedziemy cię do krów, żeby nie jeździć. Ale ty mi pojedziemy, będziemy przyczepy to wspierać. Nie, no to chyba, że tak. Albo można tym bezpiecznie zajechać jeszcze, wiecie. Tu ładuj rok. Ty tak każdy na siebie i na wtedy... drugie piętro. Rok na drugie piętro. Każdy jak będziemy też jechać, to każdy weźmie na siebie te 3 belki i będzie więcej tych. No niby można. Tylko nie wiem gdzie my to wyładujemy tam, nie? Ja nie wiem czy nie będą się kupić jakieś wiatry u tych krów. Tam gdzie zboże może będziemy ładować. Ale nie, do krów wyjdziemy to wiesz? Na inną gospodarkę. Dobra, okay. Dobra. Ja wezmę kupię sobie obiekty jako. No to jakoś hale 100 na 50. Dobra. I zobaczymy jak to będzie wyglądać tam u tych krów. Dobra. Michał, weź zapnij drugą przyczepę. Czy ona jest zapięta? Zapięta. Nie, dobra, ale tak Bele prześwituje, myślałem, że nie jest zapięta. Ale też tak na początku. Ja w ogóle pierwszej nie widzę, żeby była zapięta. Tu mam świnie chyba. A czy tutaj coś jest? Dobra, ładuj tu. Dobra, powiem wam tak. Jest silos. Jest tutaj chyba na obornik. Ej, dobra, musimy kupić jakąś wiatę specjalną do krów czy coś, nie? Bo tam nie ma gdzie... Chodź, czekajcie. Jest taka wiata, ale to się chyba nie nada. Nie, za mało miejsca. Z obornika jest taka fajna dosyć. O. Wiesz co? Tutaj jest od tego, od strony W10, nie? Są takie dwie wiaty, to tak trochę za słabo, nie? Już nie wiem, jak to postawić? No nie wiem, zaraz zajedziemy tam i zobaczymy, nie? Gdzie będziemy to wodowywali. A to model 10, nie, model 9. Nie, zobaczymy jak to właśnie, nie? Jeszcze. Bo najpierw musimy jakieś tam miejsce ogarnąć. Jeszcze trochę. Albo i teraz tak mniej więcej, który byś miał odcinek? Nie wiem, zobaczymy, nie? O które będą osoby, nie? No wiesz, tylko to już dzisiaj więcej nie będziemy grali, bo nie ma po prostu z kim więcej, nie? Jakąś akcję zrobić. Z spadają. No wiesz. Trokiszone? No, co zrobimy na pewno. Bo wiesz, za pół godziny jest 24, nie? Choć dziś jakoś wcześniej pouciekali. Ja mogę siedzieć. Ja też. No wiesz, a to kilka osób, nie? A tu wiesz, posłałoby 16, nie? Ja wczoraj do... Ja wczoraj do piątej platyny w Hizji wbijałem. Co robisz? Do piątej w Hizji platyny wbijałem. Poświęcałem tej głupiej gry. A ja tam lubię. Paolo tutaj. Czy ja też lubię tę grę, tylko niedopracowana jest strasznie. Nie, teraz mówię, zoptymalizowali ją bardziej. A komu tutaj te belki widzę już na bok uciekają? Na górze. Po drugiej stronie.